Najpierw pomysł był na to, żeby starostwo powiatowe mogło znaleźć partnera prywatnego, czyli w ramach tak zwanego PPP, partnerstwa publiczno-prywatnego, no ale w związku z tym, że nie udało się po szeregu prób, nie udało się znaleźć partnera prywatnego, doszło do porozumienia pomiędzy gminą miejską a powiatem w sprawie realizacji tego projektu. Polegała ona na tym, że porozumienie przewidywało 50% udziału własnego w wkładzie własnym powiatu lidzbarskiego, a także 50% udziału gminy miejskiej. Pozyskane środki finansowe w ramach dotacji unijnych dały nam możliwość sfinansowania znacznej, bardzo znacznej wartości tych budowy tych term warmińskich oraz wykonania odwiertu. Odwiert jest dla nas, dla miasta, myślę, że chyba najbardziej wartościowym elementem, ponieważ odnaleźliśmy tam wody. Mówimy o tych wodach termalne, mówi się bardzo dużo o tym, że to są zimne wody, faktycznie za gorące one nie są. I to jest fakt, ponieważ na wypływie było ponad 20 stopni, czyli 21 stopni, ale to nie o to chodzi w tym wszystkim, ponieważ wody termalne to jest tylko jeden z elementów, który najmniej wartościowy tutaj jest, ponieważ wody termalne mają w sobie jeszcze bardzo dobre właściwości mineralne i to, co jest bardzo istotne, to są wody, które możemy wykorzystać do celów zdrowotnych, czyli tak zwane lecznictwa, które chcemy prowadzić uzdrowiskowego. A dobrze wiemy, że lecznictwo uzdrowiskowe teraz w naszym działaniu od kilkunastu lat jest jednym z elementów, jednym z kierunków, bardzo znaczących kierunków rozwoju naszego miasta. Dlatego też ten odwiert jest bardzo istotnym elementem. Po wybudowaniu term warmińskich, które miały bardzo bogatą historię, także i medialną historię, ale też i trudności bardzo dużo było, bo doszło do zejścia firmy wykonującej ten projekt i niestety była potrzeba wykonania dodatkowych czynności, które dawałyby możliwość wykonania tej inwestycji do końca. No one dały oczywiście taką możliwość i wybrani wykonawcy dokończyli budowę term warmińskich. My jako miasto też i w okresie 2015 roku, myślę, że w znaczący sposób przyczyniliśmy się do tego, że udało te termy warmińskie wybudować, zakończyć i uruchomić. Ponieważ w tym okresie też zmiany w budżecie, ci, którzy byli w tym czasie radnymi, to pamiętają, że dużo zmian w budżecie było, ale też wzięliśmy kredyt. Kredyt na 4 700 000 chyba bodajże i odsetki z tego 500 000 zł. W sumie nasz wkład własny w budowę term warmińskich to jest kwota po odliczeniu, kwota 10 865 075 zł 84 grosze. No ale też w związku z zejściem wykonawcy były gwarancje ubezpieczeniowe, które dały możliwość uzyskania po 1 600 000 na gminę miejską, a także powiat odszkodowania. Dlatego one zostały też pomniejszone. I to jest 1 625 000 dokładnie. Całkowita wartość ugody była 3 250 000 i odzyskaliśmy tutaj w corocznym odszkodowaniu 1 625 000 zł.
tysięcy, przepraszam, 1 625 000, tak, oczywiście, dziękuję. W związku z powyższym, po odliczeniu wszystkiego, a także doliczeniu wszystkich kosztów, to jest właśnie najbardziej wartościowy chyba slajd, nasz wkład w budowę Term Warmińskich był w kwocie 9 769 704 zł 61 groszy. Tyle ponieśliśmy, takie ponieśliśmy wszystkie dotychczas koszty związane z Termami Warmińskimi. I tutaj jedną rzecz, którą chciałbym jeszcze pokazać, to jest koszty, ten drugi punkt, koszty związane z obsługą kredytu, czyli odsetki. Wszystkie te koszty związane z otrzymaniem kredytu, odsetki, to jest 529 628 zł 77 groszy dokładnie. I to też bierzemy pod uwagę do rozliczenia, czyli jako dodatkowy element, który był kosztochłonny. I teraz tak, tutaj mamy rozliczenie przez te lata, 2015, tu jest 2016, bo pierwsze pieniądze w 2015 zostały uruchomione, w 2016 pierwsze pieniądze zostały wpłynęły może z tytułu tego, że są Termy Warmińskie do kasy miasta. Tutaj będę mówił bardziej o kasie miasta. I tutaj dostaliśmy z tytułu podatków od budynków, budowli, a także gruntów łącznie tą wartość 1 752 901 zł. Na dzień dzisiejszy wpłacone jest do kasy 1 241 475 41. Pozostała kwota ponad 400 tysięcy jest jeszcze w samorządowym kolegium odwoławczym. W związku z tym, że podatnik odwołał się od naszej decyzji, jest procedowane przez tak zwane SKO. Liczymy resztę i tutaj jeszcze odsetki były, bo jeżeli były jakieś nieterminowe płatności, to były naliczane odsetki, te wszystkie odsetki były też płacone. Także to wszystko i teraz w tym samym czasie oczywiście i powiat też uzyskał środki, tu wcześniej też jest czynsz tak zwany zmienny, który został przekazany dla starostwa powiatowego. I teraz tak, to co jest też takie dodatkowe, a też istotne, to jest to, że nasza spółka PWiK sprzedawała też tam wodę i też prowadziła odpór nieczystości. To też dla nas jest zysk, dzięki temu dość dużej ilości, dzięki temu też mogliśmy zmniejszyć koszty związane ze sprzedażą wody, a także z obsługą ścieków, które no, są bardzo istotne dla każdego z mieszkańców. Myślę, że jeżeli byśmy tej frakcji, tej ilości nie mieli, to wartość za wodę by była trochę wyższa u nas, czyli koszty związane z obsługą by były większe. Także dzięki temu uzyskaliśmy przychody w wysokości brutto 2 338 000. I to, co jest ważne, tutaj jeszcze na 31 stycznia, ale dzisiaj uzyskałem informację, że ostatnia rata, zresztą pan prezes jest, może potwierdzić, ostatnia rata została też zapłacona, także Termy Warmińskie, operator Term Warmińskich na dzień dzisiejszy nie zalega z żadnymi płatnościami, tak panie prezesie? Tak, także to tak i teraz tak, dochodzimy do ceny. Tak, zlecone zostało, to tak jakby były pytania jeszcze, to tak, zlecone zostało to przez starostwo w wyniku porozumienia, które podpisaliśmy. Całą procedurę związaną z przygotowaniem Term Warmiński do sprzedaży prowadzi starostwo powiatowe. Zostało zlecone w wyniku przetargu na wykonawcę tej wyceny. Zgłosiło się 4 firmy i kryteria cenowe były tutaj, najtańsza oferta wygrała i to jest 29 000 zł z groszami. To była najkorzystniejsza oferta rzeczoznawcza i został wyceniony na 42 miliony złotych metodą dochodowości i kosztów. I na podstawie tego
Zaproponowaliśmy też i starostwo powiatowe, a także my tutaj w uchwale zaproponowaliśmy podwyższenie tej wartości o 10%. Chodzi o wycenę nieruchomości gruntowej, a także budynków i budowli, które są tam związane z termami warmińskimi, co daje propozycję 46 milionów 200 tysięcy złotych. Wycena środków trwałych, czyli te wyposażenie, można powiedzieć tak potocznie, zostało wycenione na 1 900 000 i tutaj nie proponujemy podwyższenia tego z racji tego, że to są elementy, które są zużyte. Fajnie jakby było zakupione w całości i to by podwyższyło też i wartość całościową, czyli 48 milionów 100 tysięcy złotych. Jest to wartość, którą proponujemy jako ogłoszenie do przetargu, czyli w uchwale, projekcie uchwały też jest zapis taki, że nie mniej, zauważcie, że tam jest taki ważny tekst, nie mniej niż. Więc na każdą ewentualność związaną z zmianą ceny, no wyższa może być. Liczymy na to, bo też takie głosy też i do mnie dochodziły, że to może jest za małe. Ja nie jestem rzeczoznawcą majątkowym, więc trudno mi powiedzieć, ale cały operat oglądałem. Dlatego wiem, że jest metodą właśnie dochodowości i kosztów wyceniona, ale z drugiej strony jest to przetarg. Otwarty przetarg nieograniczony, więc przyjmijmy, że ktoś ma rację, mówi, że to jest chyba tanio, bo to jest 50% kosztów budowy całości inwestycji. To jest 89,6 miliona i prawie 90 milionów całość kosztów, tylko bierzmy pod uwagę to, że sprzedajemy bez odwiertu. O tym już wcześniej powiedziałem. Dlaczego i co jest dla nas największą wartością, jako dla miasta, które buduje uzdrowisko. Uzdrowisko, tak jak widzicie, rozwija się w oparciu o też wody zdrowotne i wody solankowe. Sieć jest już podłączona do odwiertu bezpośrednio i przyłączona, zbudowana do tężni, a także już teraz budujemy w kierunku domu zdrojowego. No i liczymy, że jeszcze następnymi obiektami, które będą na pewno chciały jeszcze korzystać z wód zdrowotnych, mineralnych, to jest szpital uzdrowiskowy, który myślę, że w tym roku zacznie już się budować. Bynajmniej takie są obietnice inwestora. Także jeżeli jest to otwarty przetarg, jeżeli atrakcyjna jest cena, to przyjmijmy, że powinna przyciągnąć wielu inwestorów. I cena, która będzie końcowa, to będzie cena odpowiadająca cenie rynkowej. Także tutaj ja myślę, że nie ma powodów do tego, żeby uważać, że coś jest taniego, czy coś jest za mało wycenione, bo polemizować z rzeczoznawcą jest bardzo trudno, ale jeżeli ktoś uważa, że jednak ta wycena jest niska, to zobaczymy, jaki będzie przetarg, bo przetarg jest nieograniczony. To wtedy powiem, że tak, fajnie, że jest cena może niska, bo jest 10 na przykład oferentów i przetarg nieograniczony polega na tym, że każdy będzie ofertę swoją przedstawiał, a najwyższa oferta wygrywa. Więc żaden problem, to nie jest sprzedaż dla konkretnego odbiorcy, bo jakby to była dla konkretnego odbiorcy sprzedaż, to faktycznie można by było polemizować z ceną, można by było, nie wiem, drugiego rzeczoznawcę wziąć lub trzeciego, ale to są dodatkowe koszty, które by były bezsensowne w przypadku, kiedy i tak wartość rynkowa w tym wypadku będzie weryfikowana przez rynek, wolny rynek, bo to jest chyba najistotniejsze. I teraz to, co jest bardzo istotne, przypada gdzieś w udziale dla każdego z nas, przypada, czyli dla powiatu, 24 miliony 50 tysięcy i 24 miliony 50 tysięcy na rzecz miasta. Po sprzedaży przyjmijmy, że ta minimalna kwota jest sprzedana za 48 milionów 100 i teraz to, co jest bardzo istotne, szanowni państwo, to jest koszt po prawej stronie miasto, który ponieśliśmy. 9 769 000. Ja już zaokrąglę do,
10 milionów ponieśliśmy koszty związane ze wszystkim, z odsetkami, koszty związane z termami warmińskimi. Możemy uzyskać 24 miliony złotych, 14 milionów w ciągu 5-6 lat, w ciągu 6 lat mamy zwiększoną wkład. No dobrze, może ktoś powiedzieć następny element związany z tym, że no tak, ale są pieniądze jeszcze do tego unijne. No ale słuchajcie, to nie tylko jest u nas, ale wszędzie jest tak, że my budując czy robiąc jakiekolwiek inwestycje, korzystamy z dotacji zewnętrznych. Te zewnętrzne dotacje są wspomagające dane inwestycje. Dla nas ta inwestycja jest wspomagająca do tego, żeby mieć pieniądze na dalsze budowanie następnych budynków czy budowli, które będą rozwijały nasze miasto. Dzięki temu, że będziemy mieli te 14 milionów więcej niż to włożyliśmy, ja tylko się pytam, gdzie można by było 10 milionów na przykład włożyć i po 6 latach wyciągnąć 14 milionów więcej, gdzie są takie odsetki. I dzięki temu będziemy mogli dalej rozwijać uzdrowisko, budować infrastrukturę, wspomagać rozwój gospodarczy naszego miasta, które przyczynia się do zwiększonej ilości miejsc pracy, bo teraz już widzimy, że ta informacja dotycząca no, dość prężnie rozwijającej się strefy uzdrowiskowej jest zainteresowanie na rynku naszym miastem, naszymi działkami. Liczę na to, że w dłuższym okresie czasu właśnie tam, gdzie szpital uzdrowiskowy będzie, tam, gdzie ośrodki lecznictwa uzdrowiskowego będą, tam będą dodatkowe miejsce pracy i to na różnym poziomie, czyli poziom pomocniczy do specjalistycznego, czyli do lekarza w tym wypadku, ale oczywiście też jeszcze do tego dochodzą inne miejsca pracy związane na przykład ze specjalistyczną obsługą, czyli klimatyzatory, czyli woda, czyli na przykład wewnętrzne naprawy, czy łóżek, czy różnego rodzaju świadczenia dotyczące na przykład wyżywienia, noclegów. No oczywiście to się też przekłada na wzmocnieniu możliwości rozwoju naszego miasta w oparciu o sklepy i usługi, gastronomię w mieście, w centrum miasta. Dlatego też wprowadziliśmy te autobusy, o których rozmawialiśmy. To jest wszystko ze sobą bardzo mocno powiązane. Te autobusy i darmowa komunikacja miejska to jest też element związany z pomocą dla mieszkańców w lepszym przemieszczaniu się i sprawniejszym przemieszczaniu się po terenie naszego miasta. Ale druga sprawa to jest kwestia związana z uatrakcyjnieniem rozwoju naszego miasta i możliwości spędzania tego czasu na lecznictwo uzdrowiskowe właśnie nie tylko w szpitalu samym uzdrowiskowym, ale na terenie całego miasta. Bo dobrze wiemy, że w okresie letnim też będzie jeździł autobus na Wielchowo na przykład. Także ten teren będzie bardzo mocno dostępny. Można przyjechać tutaj i nie jeżdżąc samochodem można wszędzie się dostać. Także te elementy związane z infrastrukturą sportową też są ze sobą bardzo mocno powiązane. Także generalnie biorąc pod uwagę tą wycenę, która jest, to dlatego mówimy, że troszeczkę mistrzostwo świata jest, bo jeżeli dobrze zainwestujemy, dobrze rozwiniemy i sprzedamy dobrze te termy warmińskie na przetargu nieograniczonym, to dzięki temu będziemy mieli dość bogaty wkład w możliwość rozwoju naszego miasta. Chcemy na co zrobić, od razu mówię, jakbyśmy sprzedali przy tych kwotach, które teraz są jako wycena, bierzemy pod uwagę, że część, na pewno byśmy płacili pozostałą kwotę dotyczącą kredytu, który wzięliśmy na 2015 roku na termy warmińskie, na wkład własny do term warmińskich, a także chcielibyśmy spłacić częściowo inne nasze zadłużenia, czyli łącznie przeznaczyć na spłatę zadłużenia około 10 milionów złotych. Pozostałą kwotę 5 milionów złotych już mamy w budżecie miasta, tym na 2022 rok. I to też są przeznaczone pieniądze na elementy związane z uzdrowiskiem, czyli na
drugi etap infrastruktury uzdrowiskowej. No i oczywiście tutaj na 9 milionów, jeżeli by zostało gdzieś w granicach 9 milionów, byśmy przeznaczali na różnego rodzaju wkłady własne do budowy różnych inwestycji, dróg, uzbrojenia terenów. Tych potrzeb mamy bardzo dużo. Więc na pewno to by były pieniądze, które byśmy nie dość, że spłacimy część zadłużenia, to jeszcze będziemy mieli siłę do tego, żeby znowu prężnie występować o dotacje unijne. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, bo tak też trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli byśmy tego nie zrobili, pytanie, a dlaczego my tego nie prowadzimy? Ja uważam i zawsze mówiłem, że miasto nie ma zadania własne w postaci prowadzenia tego typu infrastruktury. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że sprzedaż tego, znaczy może nie sprzedaż tego, też wymaga, bo jest już 6 lat. To ktoś samochód nowy kupił na przykład, to też widzi, że po 6-7 latach musi doinwestować go w jakiś sposób, a my, nas nie stać, żeby rozwijać inne kierunki rozwoju gospodarczego i dodatkowo jeszcze dokładać do modernizacji czy też napraw związanych z termami warmińskimi. Także nie udźwignie nasz budżet na pewno tego, a druga sprawa, że no, operator zawsze może to prowadzić, ale zawsze właściciel będzie mógł inwestować, uważamy, że będzie mógł inwestować, myślę, że skuteczniej, prężniej, bo to będzie jego własność, jak kupi. Następna sprawa, my zabezpieczyliśmy, bo nie sprzedajemy działki z odwiertem. Odwiert wód termalno-zdrowotnych pozostaje w naszych rękach, czyli 50% własnością miasta i 50% własnością powiatu. Także o tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o kwestie związane z termami.